Naszym gościem był Krzysztof Renik. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Komentarz europejski w radiowej jedynce. Zrozumieć Europę. Minęła 12.30 w magazynie Samopołudnie. Już za chwilę Antoni Trzmień wypowiedzi Tadeusz Sobierajski po rządach koni arackich w rozmowie o sytuacji w stadninie w Janowie Podlaskim. Część wymiaru sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, korzystać z usług władzy wykonawczej. Chcemy, aby sam Trybunał Konstytucyjny określił formę i sposób publikacji swoich orzeczeń. Ja przecież mówił pan przed chwilą, że to jest bez znaczenia, czy jest opublikowany, czy nie, bo to nie jest ustawa. Ale panie redaktorze, no chodzi o to, żeby zwykły obywatel mógł się zapoznać z treścią orzeczenia. I jest zbyt niemodalnie. 10. Przemówi prezydent Andrzej Duda. Na pałacu zostanie odsłonięta tablica poświęcona Lechowi Kaczyńskiemu. Dodatkowo w niedzielę o 12.30 rozpocznie się marsz antyimigrancki organizowany przez środowiska narodowe. Ruszą z placu Defilad na plac Piłsudskiego. Zablokują Marszałkowską i Królewską. O 19.00 wierni zbiorą się w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Po mszy ruszą znów pod pałac prezydencki. Tam o 21.00 przemówi Jarosław Kaczyński. Przez cały dzień na scenie przy Pałacu Prezydenckim będą wyświetlane filmy poświęcone katastrofie smoleńskiej. 9-10 kwietnia. Zostawił znaleziska. Dzisiaj 8-9 kwietnia. W trakcie budowy prowadzonej przez prywatnego inwestora na Muranowie robotnicy wykopali fragmenty ceramiki oraz książki, m.in. w języku hebrajskim, jidysz i niemieckim. Po kontroli konserwator zalecił wykonawcy zatrudnienie drugiego archeologa. Archeologa dlaczego? Wyjaśnia zastępca stołecznego konserwatora Michał Krasucki. Mamy zastrzeżenie do tego archeologa, że nie zapewnił dostatecznego bezpieczeństwa dla znalezionych obiektów. Znaczy one nie powinny przechodzić z rąk do rąk, tylko po prostu powinny być przez tego archeologa zabezpieczone i w momencie, kiedy kończą się prace, razem ze sprawozdaniem przekazane do muzeum, które będzie o to przekazanie wnioskowało. Książki trafią prawdopodobnie do Muzeum Historii Żydów Polskich. Nie wiadomo jeszcze, która placówka zajmie się pozostałymi przedmiotami. W lato na bieżnię, zimą na lodowisko. Ratusz w Ostrowi Mazowieckiej planuje rozbudować stadion. Będzie tam nowa... Także zapraszamy państwa do Ostrowi Mazowieckiej. Będą tam mieli co robić także zimą.